Chodzi pani też jakieś piechotką czasami? Chodzę. Takie spacerki? Tak. Proszę, sama pani dziękuję chodzi bardzo. Czy z kimś? Sama z pieskiem. Dobra, to dla pieska jeszcze też. Bardzo proszę gdzieś na smycz, żeby był dobrze widoczny. Zdrowia życzymy, do widzenia. A dobra jest ta żona chociaż? Pani, anioł. Tak. Drugi to, może na kurs, może damy na to. Do małego wnuczka. No dobrze, to też damy do wnuczka, no. Dobra. Jednego wnuczka ma pani, tak? Jednego wnuczka. Dobra, ale żeby był dobrze widoczny, to na dwie ręce. Proszę. Proszę. Wszystkiego dobrego, zdrowia. Apelujemy, aby wszyscy nosili odblaski, zwłaszcza starsze osoby. Jeśli mamy taką porę jak dzisiaj, że już trochę szybciej się robi ciemno, szaro, jeśli osoba jest ubrana na szaro, na ciemno, to kierowca widzi taką osobę z odległości 20-30 metrów. Jeśli jest ubrana na jasno, to ta odległość się zwiększa do 50, a jeśli taka osoba ma odblask jakikolwiek na sobie, to ta odległość, z której kierujący widzi tą osobę, to już jest aż 150 metrów lub więcej. Więc wtedy ma większą, że tak powiem, większy czas na to, aby zareagować, tak? Pamiętajmy, że droga hamowania pojazdu, który jedzie 50 km na godzinę, to jest aż 30 metrów, tak? A 100 km na godzinę to aż 80 metrów. Więc im kierowca, inny kierujący widzi pieszego szybciej, tym ma więcej czasu na reakcję. I bardzo ważna jest jeszcze jedna kwestia, że widzieć, a być widzianym to są dwie różne kwestie, tak? Czasami pieszy, widząc pojazd w nocy lub jego światła, wydaje mu się, że kierujący również go widzi, a to jest błędne rozumowanie. Dlatego odblaski, odblaski, jeszcze raz odblaski, a przy okazji Dnia Babci, Dnia Dziadka, takie poradniki bezpieczeństwa trzeciego wieku zapraszamy. Tak, proszę bardzo. Tak dziękujemy jest. Bardzo. Zdecydowanie polecam noszenie odblasków. Akcja, którą wspieramy dzisiaj, wspieramy od wielu lat, ponieważ widoczność pieszych na drogach, szczególnie drogach poza miastem, jest bardzo kiepska. Dlatego zachęcamy, wręcz zalecamy noszenie odblasków. Drodzy Państwo, taka jedna, jak jeden pasek powoduje to, że jesteście Państwo widoczni o kilkadziesiąt metrów więcej dla kierowcy i może to Państwo uratować życie. Zachęcamy do noszenia odblask na rękę. Czemu na jedną? Na dwie. No to ma Pan na dwie. Dobra. Zachęcamy do noszenia. Dobrze, proszę, sama czy z mężem, narzeczonym? Mężem, tak? Z dziećmi, tak. Ile tych dzieci pani ma? Kurczę! Raz. Dziękuję bardzo. Dwa. A babcia, dziadek też jest? Nie, daleko. Daleko, no ale... Ale babcia z drzwiami chodzi. O, proszę i do poczytania takie książeczki dla nich, żeby byli bezpieczniejsi. Dziękuję bardzo. Zdrowia życzymy. Odblask, zachęcamy do noszenia, zwłaszcza po zmroku. Dziękuję bardzo. Odblasku, po zmroku, zwłaszcza.